to witam Was w czwartek 29 sierpnia 2024. Dzisiaj zaś witam Was z Mikołowa, z tego samego parkingu co ostatnio, że tu był, z tym, że wtedy auto stało gdzieś tam, teraz stoi tutaj. No i to jest ostatnia moja rajza w Mikołowie. Trasa Fiołkowo rowerem 2024. Pomału zbliżymy się do rajzy finałowej. Tak więc mam nadzieję, że będzie wszystko fajnie. Na usumy na rynku w Mikołowie. Była ta słynna strefa kibica. Tam jeszcze ta scena została. Jest woda. I oczywiście mam pierwszego kesza. Keszy dzisiaj będzie dosyć sporo, oczywiście ja nie pokazuję wszystkich, bo by to fest wydłużyło ten film. Filmy i tak są długie, co niektórzy domagają się, żeby je podzielić na tajle, żeby je potajlować, ale ja tego nie robię. YouTube umożliwia oglądanie belekandy. Kościół ewangelicko-augsburski w Mikołowie. Plac księdza Jana Karpeckiego. O proszę. Chcę tu wyjść na ten cmentarz, ale chyba się tu nie uda. Albo nie uda. Wiecie, jestem na starym cmentarzu ewangelickim. Jest tu dużo takich grobów jeszcze z czasów pruskich, sprzed I wojny światowej. Wszystko szlachetne po niemiecku. Naprawdę robi to klimat, robi to wrażenie. Taką ciekawą czcionką to wszystko jest. Same tu już jest po polsku, a tamten grobowiec też jest po niemiecku. Fantastycznie to wygląda na ścianę. Te zabytkowe wszystko. Hier Ruch in Gott. Proszę, Breslau, czyli Wrocław. Mikołaj, czyli Mikołów właśnie. Adolf ofundował. Tutaj mamy taki oto krzyż. Wiecie, jest to naprawdę, nie wiem co to znaczy, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, ale naprawdę robi to wrażenie. Słuchajcie, jestem jeszcze w Mikołowie, ale
odnalazłem tutaj coś, co się nazywa bar mleczny. No jest to. Słuchajcie, tam ten przybytek to jest bar mleczny. Ja tam przed chwilą był, zjadłem tam pierogi, bo bary mleczne generalnie rzecz biorąc to już raczej relikt przeszłości, ale moim zdaniem ta przeszłość nie była tak o zło. I dzisiaj do tych wszystkich, którzy nie znają czegoś takiego jak bar mleczny, to powiem wprost, idźcie do takich miejsc, bo tam naprawdę idzie fajnie pojeść i tanio. Słuchajcie, najdroższe to tam było 35 zł taka cena, więc idzie pojeść naturalnie, nie żadne sztuczne jakieś fast foody i inne ciuska, tylko przede wszystkim naturalne jedzenie, ziemniaki, wszystko, nie? Kartofle, ziemniaki, to jest jedno i to samo, nie? Ale przede wszystkim tam nie zjecie mięsa. To są takie jadłodajnie bez mięsa. Słuchajcie, tutaj mamy Gnauschreibnetę po śląsku, taką czcionką jako być powinno zawsze. Nie dla zniszczenia pięknej śląskiej zimie bez gorolskiego szyfty. Ja, genau. Nie dla KDP bez Centrum Mikołowa. KDP, czyli CPK, Mikołów przeciw CPK, to jest kolej dużych prędkości. Jasne. Nie dla zniszczenia pięknej śląskiej zimie bez gorolskiego szyfty. I otóż je za tym. Jeszcze Mikołów, tutaj mamy taki stary krzyż, który za nas cierpiał, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, tak ten napis głosi. Po łacinie Schreibnete, ale krzyż z czasów pruskich z 1892 roku. Fajne miejsce. Teraz to wam powiem, że się robi hardcore ciekawy. O kurde, jest jakiś tunel. Wobec wyższego jeszcze tu rower przykludzym. Generalnie rzecz biorąc jest dziura z tego tunelu. Dziura. Tunel jakaś tam idzie w podsetku. Jest w jakiejś piwnicy, ale kesza tutaj nie ma. Nie widzę.
Aha, i tu jest. Ale to skąd ta ziemia się tu wzięła? Nie za hersko to tu wygląda ten sufit. To tam kiedyś prowadziło, skręcało. Ale numer. Słuchajcie, jeżdżę na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Tutaj pamiętajcie, że nie można tutaj realizować na kule i na piechnie. Jest tu szkoło, trzeba kludzić. Tam jest jakoś wieża widokowo. Ja. A pan Marek tutaj też chyba realizował piechty. Ale fajne tereny. To jest ten Śląsk. Ze strony czarny. Bieżąca prędkość 3,8. Sam się dobryś. Może jak lody tu będą? I to jest dalej Śląski Ogród Botaniczny. Słuchajcie, loda, że jest jod, trzy gałki duże i nie mogę tego zjeść, słuchajcie. Takie potężne gały tutaj są. A tu mamy do dziecek. Bardzo. I tutaj mamy Koch Bunker. Jednoosobowy schron przeciwodłamkowy, znany także pod nazwami Eyman Bunker lub Koch Bunker, no. Przeniesiony z terenu Regielowca, gdzie stał w pobliżu kopalni odkrywkowej i majątku Karola Holca, Ludwigshof. To jest lekki schron bojowo-obserwacyjny, produkowany na masową skalę w Niemczech podczas II wojny światowej. Strony tego typu stawiano w pobliżu zakładów przemysłowych, linii kolejowych, dworców i innych obiektów strategicznych. No proszę, przeniesiono go staraniem członków Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego i Urzędu Miasta 9 czerwca 1921 roku. Taki oto to było. Jeden człowiek się tu zmieścił, miał otwory szczelnicze. Fajna sprawa. Znaczy się, no... jako obiekt historyczny. Tutaj mamy miejsce pamięci Konstanty Wolny. To jest pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego w latach 1922-1934. Urodził się tutaj w Bujakowie, a umarł we Lwowie 9 listopada 1940. I jest co? Śląskofana. I to jest piękne. Tak powinno być.
ogród botaniczny, tutaj zakonnice mają siostry służebniczki. Super to tu wygląda. Myśl o niebie, byś nie upadł. Co to tam jest? No, sam Jan Paweł II. Rzeźbiony z aureolą. Pięknie. To tu stół z całej twórcy. No i teraz jadymy lasem między Wornączowicami a Chudowym. Tak więc za chwilę prawdopodobnie będziemy widzieć to, co chciałeś już dawno powtórzyć, bo rajza do Chudowa gdzieś już była, właściwie rajzy, bo to już nie był jeden raz, ale chyba nie z tej strony, bo bardziej tam od strony Mikołowa to było, a nie od Ornątowic. Ale tu się teraz fajnie jedzie tym lasem. Słuchajcie, słyszałem prognoza na jesień i tak gadają ze skóry tego, że wszystko jest o miesiąc wcześniej w tym roku, to gadają, że w październiku już będzie śnieg sypał. Jak będzie śnieg sypał, przyjdzie zima w październiku, no to co, no to skirajzy, nie? Ale jak przyjdzie zima w październiku, to się szybko skończy. Także w styczniu możemy wracać na rower. Oczywiście to są takie prognozy w stylu wróżenia z puszów, to nigdy nic nie wiadomo, że z tymi zimami to jest jak jest. Więc my teraz już widzicie, mamy koniec sierpnia, a ewidentnie jesień już, chociaż temperatury 30 stopni, ale natura, jakby nie patrzeć, no to jest jesień. Teraz mamy 31 stopni, chociaż za bardzo tego nie czujemy, jakoś tak na skoczymy, ale też fakt faktem, że jada w lesie, nie? Tu jakiś wyschnięty staw, śmierdzi, więc za tym lasem powinien być Kesz i następny taki większy przystanek to będzie Chudów. Roboczy czwartek, no to pracuję, ale chyba mi się nie pracuje. Różne są na terenie Chudowa, słuchajcie. Chyba się nic do. O tym Zoomku to żeś się dowiedział od mojego wujka Romka, gdzieś idowni. Właściwie no to teraz są ruiny tam coś. Jakby tam był, to tam próbowali coś tam odbudowywać, nie? Ale to tam słabo idzie. Tutaj mamy żółty szlak turystyczny na piechty rajzy. No i zaś z tymi moimi piechty rajzami coś się pokiełbasiło, bo było ile? Dwa razy. Idzie paje, poszło się paśpejsi. Myślałem tak z 5 razy zrobić. Może się mi jeszcze uda na tę halę jaworową wyleźć. Chciałbyś tam wyleźć. Nigdy tam nie była, ponoć, że jest tam po prostu fantastycznie. Ktoś się spytał, no to czemu
Tyroba, we czwartek pojechałeś na rajza. Przecież ty teraz powinieneś być w robocie. No, powinieneś być w robocie, ale wiecie, że ja mam tak, że jak mi się nie chce iść robić do roboty, to po prostu nie idę i tyle. A ty w Piarunie, co mi tu sam fligrym lotosz? Masz oki wolne. A widzicie, ewidentnie jeść. Widzicie, ewidentnie. Tak, żądny przygód, on też tak goda. Dobra, zrobimy sobie fotę. Fajny krajobraz. Ciśniemy dalej. Tu mamy taki krzyż. Krzyże na rozstaja dróg stawiano, by gwarantowały opiekę Bożą wędrowcom. Skłaniają one do refleksji. Przypominają także o dawnych wierzeniach, jakoby właśnie rozstaje dróg były nawiedzone przez agresywne duchy. Krzyże przydrożne były też drogowskazami, wyznacznikami granic, osad oraz własności ziemskiej. O, tutaj jest ścieżka dydaktyczna. Taki oto krzyż. No, widać zadbany, nie? Kesz tutaj był uszkodzony, niestety. Widoczki są. I mamy tutaj szlaki rowerowe. Niebieski, żółty. Ja przyjechał stamtąd właśnie. Ja tu też. Także fajnie. Gliwice, to już jest powiat gliwicki. Dobra, no to cisnijmy, bo nie tu rozjadę. I wobec oświadczeń to jest Pudów. To jest Pudów. Po kilku latach zresztą powrócił. Na te niemieckie zabudowania. Leże. Teraz te majte. Amerykański pies. Na jakiej komunistycznej propagandzie.
mamy obiekt. Kierem mojego domu. Zamek Chudów. Tylko wieża jest odbudowana, reszta to wszystko ruiny. Ale jo, idę najpierw poszukać Kesza. Tu mamy bardziej bliska ten zumek, raczej wieża odbudowana, reszta ruiny. Zumek z około XV wieku, zbudowany przez Jakuba Chudowskiego. Ale to było drewniane wcześniej. I potem, no tu jest dosyć fajna historia, jakby kto chciał, to nie chce. Teraz ścimie to ten film i sobie to wszystko poczyta tutaj. To jest niespełnione marzenie mojego życia. No. Yamaha. Piękna. I tu mamy zumek z drugiej strony. Oryginał pojedzony. Nie jest ta tekla. Lipa, tekla. Można sam wyjść do środka. Już tego robić nie będzie. Zlot. Tutaj, że jest na granicy Mikołowa Paniowy, a tu są Paniówki. Tam się Hany jedzie na Chudów. Tutaj mamy stary kamień graniczny, powiat rybnicki. Prawdopodobnie z powiatem pszczyńskim. Tak jest, powiat pszczyński. Terenu Mikołowa, ulica Darwina, wyznaczający granice powiatów dawne. Fantastyczna sprawa. Jest tu też wiata i biały dom. Tutaj się też zaczyna szlak rowerowy. Nieborowice, Knurów, Zacisze Leśne, Arnontowice. Chudów zamek tam, że przed chwilą właśnie tam był. Także naprawdę polecam. Fantastyczna miejscowa. Tutaj mamy kościół w Paniowach świętych apostołów Piotra i Pawła o konstrukcji zrębowej. Z dwuspadowym drachem, nakryty obecnie gątem, który w 2000 roku z inicjatywy proboszcza Bronisława Bertka zastąpił pokrycie blaszane. Wieża o konstrukcji słupowej posiada barokowy ceglasty hełm i latarnię. No proszę. Na wieży zawieszony jest dzwon z początku
XVI wieku, pochodzący z poprzedniego kościoła. Nad prostokątną nawą góruje duża barokowa sygnaturka zwieńczona baniastym hełmem i latarnią. Do nawy obraz wieży przylegają dwie kruchty. Tak jest. Prezbiterium zamknięte jest trójboczne i przylega do niego kaplica posiadająca kolejny barokowy hełm. Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła jest otoczony sobotami. Tak jest, widać. W latach 1830-1835 świątynia została podmurowana. To tak zawsze. Jeżdżę na tych kolarkach. Słuchajcie, no. Ja jestem za analizami, ale nie mam nic przeciwko jeżdżeniu na kolarce, ale z głową, nie? Za tym ja wolę się zatrzymać, podziwiać na takie oto obiekty. O, pięknie to wygląda. Jakieś zabytki, coś dowiedzieć. A nie tylko szas prac i jadymy. To już Mikołów, słuchajcie, no niestety jest jedna z najbardziej ruchliwych dróg, dlatego jadę chodnikiem. To jest ulica Goliwicka, to jest Krajowo 44. Tutaj jeżdżą wszyscy, co nie chcą płacić za autobana między Gliwicami a Krakowem. Ona tam idzie przez Oświęcim też. Przez Tychy, przez Oświęcim. Auto za autem sobie. Z Pieruńsko źle. Trasę już mamy zaliczoną. Fota przy klasztorze jest tako, że zaliczymy już, ale o, są kamery na drodze, no proszę. Ale zostanie nam jeszcze jedna trasa w Czeskiej Republice, najkrótsza chyba, ale z tego co się orientuję, to nie najłatwiejsza. 30 km w Tajfy. Także może być ciekawie. Ja mam to gdzieś, ale przepisy wyraźnie zaznaczają, że jeżeli są niekorzystne warunki na drodze, rowerzysta może jechać chodnikiem. Teraz będziemy skręcać tej pieruńskiej drogi, ale chyba wykorzystam przejście dla pieszych. Sam to będzie masakra. Tak ruchliwo droga, że człowiek ma strach po niej jechać. Jestem w Mikołowie, w lesie, którego kompletnie nie znam. Jak żeście zauważyli, już się zaczyna ćmić, ale jeszcze nie na tyle, żeby lampa oświecać. Generalnie rzecz biorąc, miejsce to nazywa się Trupiarnia tutaj. Jakby nie patrzyli, jest tu jeszcze flag ewakuacji więźniów w Oświęcimskim.
jest nieco hardkorowo. Albo jak to powiedzieć, bardziej tak strasznie. No to tak, bo jeszcze zmroźnie, to robi się dopiero. A ja nie wiem, gdzie was, ale ludzie jak widać chodzą. No powiem wam, że tego się dzisiaj nie spodziewał. Mamy gigantyczny schron. Słuchajcie, naprawdę gigant, wszystko tu jest chyba zamurowane już. No to jest ten rejon koło Rudy Śląskiej. O ciebie rud. Przecież on jest przeogromny. A powiem wam, że o tej porze właśnie czegoś takiego bych się nie spodziewał. A jest mój rower. Tak jak go zostawił. Cholera, nie widzę. A tam. Okej. Są odlaski na nim, także spoko. Rura na lewo od wejścia. Dźwięk. Zobaczcie, jak się gibko śni. Ja pierdzielę. Ale nie myślałem, że coś takiego znajdę. Widzicie, rynka wyrościł, no? Niesamowita rzecz. Hu. Ale jest piorun potężny.
To nie jest ten obszar Warowny Śląsk. No, możliwe, że ja. Ale zniewomy się stąd, bo sam jest coraz ciemniej. Choć gadają, że czym ciemniej, tym przyjemniej, ale nie w takich wypadkach. Ja jestem w lesie, którego kompletnie nie znam. Ale to mnie dosłownie zaskoczyło teraz. Dekaje tak w los. Do tego rowera dojść. Robi wrażenie. Słuchajcie, pod Rudą Śląską są takie wąski, może się tam kiedyś wybierę, ale słyszałem tam niesamowitą historię też dotyczącą mordu na tle satanistycznym. I powiem szczerze, że mam trochę strach tam jechać, ale to doprawdy wygląda bajecznie. To tak trochę się zrobiło. Natknąłem się na granicę Katowic, słuchajcie. Fajnie. No i słuchajcie, jest godzina 22. Kończymy robota. I oby się do tej pory kończył robota. Ostatniego kysza się mi nie udało zdobyć. Ale dzisiaj generalnie we dniu z koszami było całkiem nieźle. Teraz nie pozostanie mi nic innego, jak tylko jechać po parkingu. I zwijać się do chałupy. Na tym nie kończymy po północy. Tylko parletni. Jak to dzisiaj było? Słuchajcie, no było fantastycznie, bym powiedział. Fajnie mi ta rajza wyszła. Dzisiaj od tego baru mlecznego po ten bunkier. To były rzeczy nieplanowane dzisiaj. Wszystko się fajnie udało. Pogoda dopisała, żadnych burzów, niczego. I tym sposobem zostaje nam ostatnio rajza z cyklu rowerom 2024. To będzie rajza w Czeskiej Republice. A za dzień dzisiejszy wam wszystkim dziękuję. I godą wprost, trzymcie się. Video zaś.